Magazyn Waszym Zdaniem. Łukasz Kubiński, witam i zapraszam. Dziś mam dla Państwa dwa tematy związane z działaniami zarządu województwa, które budzą skrajne emocje. Pierwszy temat to sprawa odwołania Waldemara Taborskiego z funkcji dyrektora Zielonogórskiego Szpitala. Pracownicy lecznicy pojawili się dziś na obradach Sejmiku Województwa i ponownie stanęli w obronie dyrektora. O szczegółach przebiegu sesji za moment. Drugi z tematów to finansowanie portu lotniczego w Babimoście, czy wydawanie publicznych pieniędzy na lotnisko, z którego rocznie korzysta zaledwie 11 tysięcy pasażerów. Ma sens? Zaczynamy od odwołania dyrektora Taborskiego. Przypominamy, zarząd województwa odwołał Taborskiego, ponieważ według analizy prawnej, jaką dysponuje Urząd Marszałkowski, Taborski złamał zapisy ustawy antykorupcyjnej. Jak zaznaczają urzędnicy, zasiadanie w Radzie Nadzorczej spółki przez funkcjonariuszy publicznych, w tym także przez dyrektora szpitala, jest zakazane. Zakaz ten ma jednoznaczny charakter, nie wymagający dalszej wykładni. Musi to poskutkować rozwiązaniem umowy i doniesieniem do prokuratury. W obronie odwołanego dyrektora postawili się pracownicy szpitala, którzy dziś pojawili się na obradach Sejmiku Województwa. W urzędzie pojawił się również Waldemar Taborski, który tłumaczył, że w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Cała załoga Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze stoi murem za dyrektorem Taborskim. Nie zgadzamy się na jego odwołanie. Uważamy, że wszystko powinno być jeszcze raz sprawdzone i dyrektor powinien wrócić na swoje stanowisko, ponieważ świetnie zarządzał szpitalem. Nasz szpital przez wiele lat nie miał żadnych długów, w przeciwieństwie do szpitala w Gorzowie, gdzie dług wyniósł prawie 300 milionów złotych. Wszyscy zobaczymy, jak dzisiaj będzie, jaki będzie dzisiaj rozwój wydarzeń, jak radni ustosunkują się do tej decyzji, pani marszałek. Wtedy zastanowimy się, co będziemy robić dalej. Najprawdopodobniej apel pójdzie w Polskę. Obecność przedstawicieli chyba największego pracodawcy na ziemi lubuskiej, członków związków zawodowych Szpitala Wojewódzkiego, pokazuje, że chcą tych informacji uzyskać dzisiaj, bo przecież nie przyszli na punkt plan gospodarki odpadami na przykład. Ja się ze związkami zawodowymi spotkałem w piątek i Sejmik nie jest stroną w tej sprawie. Zaoferowałem tylko rozmowę, rozmawiałem z panem dyrektorem Taborskim, oferowałem to, żeby się spotkać z panią marszałek, panem dyrektorem Taborskim i rozmawiać w normalny sposób. I ze związkami zawodowymi również. A jak przyszli, to znaczy, że Sejmik jest ważną areną, skoro przyszli na obrady Sejmiku. Wybraliśmy kancelarię prawną, która będzie reprezentowała nasze interesy. W związku zawodowym ze szpitala będzie reprezentowała osoba prawna, dlatego że niekoniecznie my musimy jakby występować na takim szerokim forum, czyli poprosiliśmy jakby przedstawiciela prawnego, żeby nas reprezentował. Pani używa sformułowania, że zarząd musiał odwołać, skoro nie powołał. No to jak można kogoś, przepraszam, żeby się mówił, jak można kogoś odwołać, skoro nie powołał? Jest formułacja przynotarna. Trudno było mieć cokolwiek wspólnego, skoro ona po prostu nie działała. Nie działała Rada Nadzorcza tej spółki, nie działała ta spółka, nie było żadnych obrotów w tej spółce, nie było prowadzonej, broń Boże, żadnej działalności konkurencyjnej. Skoro w ogóle nie działała, to trudno, żeby prowadziła jakąkolwiek działalność konkurencyjną. Czyli co, został pan bezpodstawnie zwolniony, tak? Znaczy, według jedyną podstawą, którą się dzisiaj przywołuje, to jest to, że figuruje w KRS-ie jako członek Rady Nadzorczej. Ja tak powiedziałem, ale ta Rada Nadzorcza również nie działa. Panie dyrektorze, jak pan się czuł w momencie, kiedy słyszał pan i te oklaski i to, że ci ludzie tutaj przyszli dla pana? To jest 15 lat ciężkiej współpracy, to jest 15 lat dobierania ludzi nie pod względem jakichś układów, nieukładów, protekcji, tylko wszyscy ludzie, których żeśmy zatrudniali, którzy pracują w szpitalu, są ludzie, którzy uzyskali swoje stanowiska dzięki kwalifikacjom, dzięki naprawdę ciężkiej pracy, niejednokrotnie uzupełnianiu wykształcenia, bo jak Państwo przypominają sobie, 1/3 załogi tego szpitala posiada dzisiaj wyższe wykształcenie. Zarząd nie miał żadnych wątpliwości, podejmując decyzję. To jest wyłącznie ocena prawna tej sytuacji. Kolejna opinia wyraźnie wskazuje, że przepisy w tym zakresie są bezwzględne, nie dają możliwości jakichś dodatkowych wykładni, ani też swobody do podjęcia decyzji. Przepis ustawy antykorupcyjnej mówi wyraźnie, zarząd województwa
odwołuje w takim przypadku. Rozmawiałam też z właścicielem tej spółki, z panem Szcząchorem, który potwierdza, że nigdy nie było złożonej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Sprzedane były udziały, ale również opinia prawna wyraźnie dla zarządu wskazuje, że tutaj ocena subiektywna samego zainteresowanego, czyli pana dyrektora, nie ma nic do rzeczy, ponieważ czy on działał, czy też nie działał. Faktem jest i w dokumentach, które są w KRS-ie, jak również w spółce, że jest członkiem Rady Nadzorczej, a nie wolno mu. Oświadczenia. Marszałek województwa zaznaczyła, że o fakcie złamania przez Taborskiego ustawy antykorupcyjnej urząd poinformował prokuraturę. W czasie dyskusji obie strony wskazywały swoje racje. Pojawiło się też wiele nowych okoliczności. Sejmik województwa do tej sprawy wróci za tydzień. Port lotniczy w Babimoście. Najmniejsze regionalne lotnisko w Polsce. W ubiegłym roku z tego lotniska skorzystało zaledwie 11 tysięcy pasażerów. To najmniejszy przepływ w kraju. Urząd Marszałkowski tłumaczy, że słabe zainteresowanie ofertą lotniska to skutek kryzysu w lotnictwie, który ostatnio dotknął regionalne porty. Mimo słabych wyników i skandalicznie niskiego przepływu pasażerów, Urząd Marszałkowski nie ma zamiaru przestać dotować portu. Już planowane są kolejne inwestycje. Opozycja dziwi się, że marszałek Elżbieta Polak w takim stopniu angażuje się w port lotniczy. Niektórzy radni mówią otwarcie, to marnowanie publicznych pieniędzy. Kolejne chyba kilkaset tysięcy złotych, które wydamy na zabezpieczenie przeciwko minom, czyli takim zabezpieczeniu saperskim tego portu. No to są jakieś absurdalne informacje. Ja nie wiem, czy twórców tych pomysłów nie należałoby poprosić o to, by zechcieli zająć się literaturą fantastyczną, bo im całkiem dobrze to idzie. Port lotniczy w Babimoście to jest nietrafiona inwestycja i marnujemy tam publiczne pieniądze? To jest jakieś bzdury oraz niedoinformowanie może tylko na to wskazywać. Jest to port lotniczy, w którym zostały zaangażowane najmniejsze pieniądze w całej Polsce. Inne miasta z ambicjami typu Kielce, typu Radom, Lublin i tak dalej, setki milionów złotych zaangażowały w to, żeby mieć lotnisko. Na nasze lotnisko myśmy na razie wydali tylko kilkanaście milionów złotych. Lotnisko ma bardzo dobry pas, ma w tej chwili oprzyrządowanie bezpieczeństwa typu ILS. My nie jesteśmy przeciwko lotniskowi, bo w swoim czasie żeśmy złożyli daleko idącą deklarację, że chcemy w tej zakresie współpracy. Przyjęliśmy nawet plan modernizacji i rozwoju lotniska w Babimoście. Dzisiaj z perspektywy czasu okazuje się, że plan w żaden sposób nie został zrealizowany, a te 50 tysięcy mieszkańców, które miało już latać w dniu dzisiejszym, lata co najwyżej no, może z 10-15% z tej ilości. Radni opozycji, z którymi rozmawiałem przed momentem, mówią, że to jest marnowanie publicznych pieniędzy. Nie zgadzam się z tym, ponieważ rozwój portu lotniczego to jest przede wszystkim, to są argumenty dla biznesu, to w ten sposób tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego. Tematem lotniska w Babimoście kończymy dzisiejsze wydanie magazynu. Waszym zdaniem, jakie jest wasze zdanie na temat inwestowania w port lotniczy w Babimoście i czy wydawanie kolejnych pieniędzy na promocję lotniska ma sens? Zapraszam do komentowania. To tyle na dziś. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.